13 i 14 dnia września w siedzibie firmy Weindich, Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii w Chorzowie, po raz czwarty odbyły się targi inne niż wszystkie, czyli targi technologii przetwórstwa spożywczego Gastro Silesia. Nowe kierunki w gastronomii. To jest dla integracji całego, powiedzmy, naszego środowiska, dla środowiska, które teraz nie tylko dostarcza, ale kreuje całą gastronomię. I to jest jedna z najważniejszych przesłań tych naszych targów, żeby ludzie zobaczyli nowe trendy. Jedną z atrakcji pierwszego dnia targów Gastro Silesia było nadanie unijnego certyfikatu potwierdzającego unikalną recepturę Krupniokom Śląskim. Te targi są tak naprawdę dla każdego. Wszyscy, którzy odwiedzą te targi, przede wszystkim będą mogli zobaczyć nowości, które są związane z rynkiem gastronomicznym. Będą mogli właśnie zobaczyć pokazy kulinarne mistrzów, kucharzy. Będą mogli również uczestniczyć w różnego rodzaju wykładach, bo te targi to również są wykłady i prelekcje związane z branżą gastronomiczną, ale nie tylko. Również są to wykłady związane m.in. z tym, jak się szkolić, jak potwierdzać kwalifikacje zawodowe, czyli podnosić w ogóle swoje kwalifikacje i też w ogóle generalnie zobaczyć, co jest właśnie na rynku, co jest nowością. Jest to kolejny taki przykład, można powiedzieć, nowa dziedzina, nowa branża, w której Chorzów jest rozpoznawalny, a to wszystko dzięki Państwu, rodzinie Weindich, bo jest to firma rodzinna, z trudnym kapitałem polskim, rodzinnym właśnie, co jest bardzo cenne. To, co jest niespotykane w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę konkurencja jest olbrzymia i walka, aby na rynku się utrzymać i jeszcze się rozwijać, jest ogromna. Myślę, że jest to bardzo ważne dla miasta. Na liście zawodów rzemieślniczych mamy ponad 120 zawodów. My na Śląsku kształcimy i potwierdzamy kwalifikacje w 75 zawodach. Kucharz przez kilka lat nie był zawodem rzemieślniczym, on pod koniec tamtego roku wrócił do rzemiosła i w tej chwili tutaj, co możecie Państwo również na tych targach zobaczyć, bo tu są nie tylko targi, ale są również pokazy i te pokazy cieszą się największym zainteresowaniem właśnie uczniów, młodych osób, które przygotowują się do zawodu kucharza. Chcemy naprawdę pokazać twarze kreujące gastronomię, ale chcemy też siebie zaprezentować przy tych twarzach. Także ta współpraca jest w obu kierunkach i nie tylko podczas targów, ale podczas całej działalności naszej i ich. Podczas dwóch dni można było obserwować przy pracy prawdziwych mistrzów. Obecni byli Kurt Scheller, Wiesław Ambros czy też Thierry Ayel, którzy jednocześnie zasiedli w jury konkursu dla młodych adeptów sztuki kulinarnej. Jestem tutaj, można powiedzieć, od początku i te targi się rozwijają, prawda? Dzisiaj już trudno o miejsce na tych targach. Nasz konkurs się rozwija, który z konkursu normalnego uczniowskiego stał się konkursem międzynarodowym. Także łącznie z międzynarodowym jury, które ocenia ten konkurs. Ja ten za pana, ja mam serce na modę. To jest pierwsze. I dobrze, kucharze, startujemy na małe, nauczyć i nie na wysoki i na dole. To jest mój system. Ja mam system, który gotuje. Jak ja nie mówię najlepsze po polsku, bo ja pracuję najlepsze na ręcznie, na kuchni. Ten konkurs traktujemy jako dobrą zabawę. Wprowadzenie tej młodzieży w te arkana sztuki kulinarnej, żeby ich nie zrazić do tego, żeby oni się uczyli, gdzie w przyszłości, prawda, też będą w konkursach występować, a tutaj już nabiorą doświadczenia, jak trenować się do konkursu, co do tego konkursu dojść, na co trzeba uważać, prawda. Też poznają jury, sposoby oceniania jury, także wiele czynników dla tej młodzieży jest i widać, bo niektórym młodzieżom spotykam się na innych konkursach. Już widać tą klasę, która jest, prawda, sama w sobie.